Wraz z postępem medycznym i ofensywą ideologii gender wiek XXI przyniósł dalszy rozkład instytucji rodziny. Lansowany obecnie inkluzywny model rodziny zakłada tworzenie dowolnych grup ludzi, a czasem o tej samej płci, którzy będą przywodzić dzieci na świat w oderwaniu od naturalnego związku mężczyzny i kobiety, najchętniej w laboratorium. Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania, kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci. Ten fragment rozdziału poświęconego płodności i planowaniu rodziny z podręcznika autorstwa profesora Wojciecha Roszkowskiego do nauki nowego przedmiotu Historia i Teraźniejszość, jaki wchodzi od września tego roku do szkół ponadpodstawowych, wywołał ostatnio zagorzałą dyskusję i masę protestów. Politycy opozycji, aktywiści, ale także nauczyciele i dyrektorzy szkół nie szczędzą słów krytyki wobec tej treści, w której zauważają nawiązanie do metody in vitro. W efekcie wiele samorządów zapowiedziało, że będzie rekomendowało wybranie innego podręcznika, aby w szkołach, dla których są organem prowadzącym, nie przekazywać uczniom nieobiektywnych opinii, nie mających za wiele wspólnego z faktami. A jak zdecydowały władze Konina? Panie prezydencie, od dłuższego czasu duże kontrowersje budzą zapisy w podręczniku do nowego przedmiotu, czyli Historia i Teraźniejszość, popularnie nazywany HiTem. Wiele samorządów zadeklarowało, że zabroni szkołom, dla których jest organem prowadzącym, używania tego podręcznika w szkołach. Jak sytuacja wygląda w Koninie? No na pewno zabraniać nie będziemy, nie jesteśmy od cenzury i uważam, że to poszłoby w drugą stronę. To znaczy, jeśli ktoś widzi kontrowersyjne zapisy, to mam nadzieję, mówię o nauczycielach, to mam nadzieję, że ze swoją mądrością, a wierzę, że taką mądrość nasi nauczyciele posiadają, będą w stanie wytłumaczyć uczniom, że są to głupie zapisy, bo ja je tak oceniam jako głupie, ale na pewno nie będę siedział z pisakiem, w cudzysłowie mówiąc oczywiście, i zakreślał tekstu pana Roszkowskiego i kazał nauczycielom albo zabraniał nauczycielom czegoś robić. Myślę, że zapisów kontrowersyjnych nie tylko w tej książce znaleźć można wiele. Można oczywiście wyjąć ten jeden cytat i na nim się tylko skupić. Pewnie w wielu książkach takie zapisy są. Ja wierzę raczej w mądrość nauczycieli, którzy będą potrafili uczniom. Oni są już na takim poziomie, że też pewnie rozumieją rzeczywistość i wiedzą, jak to jest w rzeczywistości. Więc nie obawiałbym się tutaj, że nagle nasi uczniowie będą podejmować się, czy będą rozumieć te zapisy tak, jakby chciał autor, a według mnie to jest głupi po prostu zapis. Więc ja wierzę w mądrość nauczycieli, wierzę w mądrość uczniów i jestem spokojny. Mimo wszystko uczniowie będą mieli w domu ten podręcznik i będą go czytali pewnie sami w jakimś zakresie, więc pytanie nasuwa się takie, czy to na tym będzie musiało polegać prowadzenie tego przedmiotu, żeby nauczyciele interpretowali zapisy w podręczniku? Ale myślę, że cały podręcznik nie jest zły, jeśli chodzi o wszystkie swoje zapisy. Tu mówimy o konkretnym jednym zapisie, który dotyczy in vitro i uważam go, tak jak mówię, za bardzo nietrafiony, czy nawet głupi. Natomiast inne zapisy w tym podręczniku, czy w ogóle w innych podręcznikach, myślę, że nie są złe i tutaj ja nie obawiam się, nie mam takich obaw, że nie wiem, nagle uczniowie po prostu skoncentrują swoją uwagę na tym, czy innym zapisie, w innym podręczniku i po prostu będą żyli przekonaniem, że tak właśnie świat wygląda. Jestem tutaj raczej spokojny. Czyli w konińskich szkołach dzieci będziemy uczyć tolerancji, szeroko pojętej. No o tym właśnie mówimy, to znaczy jeżeli godzimy się, czy chcemy, żeby była tolerancja, otwartość na różne rzeczy, czy wolność w interpretowaniu różnych zjawisk, także społecznych, no to trudno, żebyśmy, tak mi się wydaje, takie ja mam przekonanie, trudno, żebyśmy wprowadzali cenzurę, bo to, no właśnie, jeśli mówimy o wolności, jeśli mówimy o otwartości, to nagle dlaczego ja mam, szczególnie, że nie mam takich uprawnień jako organ prowadzący, cenzurować i mówić nauczycielom, że ten czy inny podręcznik powinni stosować. Ja wierzę jednak w mądrość nauczycieli i wierzę, że będzie dobrze.
Mimo to prawie 1500 szkół w całej Polsce podręcznika używać nie będzie, ponieważ samorządowcy podkreślają, że nie ma takiego obowiązku, żeby musieli akurat z tej książki korzystać. No więc czekam na inne podręczniki i wierzę, że nasze szkoły też zdecydują się wybrać podręcznik, który ma mądre zapisy i nie ma takich głupich zapisów dotyczących akurat tego zjawiska, o którym mówimy, tego tematu społecznego, o którym mówimy, w tak głupi sposób podanego. Tymczasem wydawnictwo, które dystrybuuje ten podręcznik, jak i sam autor, zdecydowali się na usunięcie z niego dyskusyjnego fragmentu. Podkreślają przy tym, że w żadnym jego miejscu nie pojawia się określenie in vitro. Wydawnictwo ponadto przyznaje, że ich podręcznik nie jest jedyny i obowiązkowy, a nauczyciele mogą realizować podstawę programową w dowolny, wybrany przez siebie sposób.